Policja zatrzymała samochód prowadzony przez posłankę Platformy Obywatelskiej Bożenę Kamińską. Pani poseł przekroczyła dozwoloną prędkość o 52 km na godzinę. W związku z tym zdarzeniem poseł Kamińska wystosowała do mediów oświadczenie, w którym potwierdza zatrzymanie i wyjaśnia, że zamierza przyjąć zarówno mandat, jak i punkty karne. Podkreśla, że nigdy w okresie 6-letniej pracy poselskiej nie zasłaniała się immunitetem. Moje poprzednie zdarzenie drogowe, zakończone mandatem, potraktowałam jak każdy obywatel, przyjmując punkty karne i płacąc mandat. Nie wyobrażam sobie, aby tym razem było inaczej. Za zaistniałą sytuację przepraszam. Czytam w oświadczeniu. Dzieli się też pewną refleksją. Niejednokrotnie spotykam się z zaskakującymi sytuacjami dotyczącymi ustawiania znaków drogowych ograniczających prędkość poza terenem zabudowanym. Ograniczenia mimo podobnych warunków drogowych są często diametralnie różne. Myślę, że dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym warto poddać ten temat merytorycznej dyskusji z udziałem policji. Jak informuje policja, posłanka mknęła 120 km na godzinę na terenie objętym ograniczeniem do 70. Policja informuje, że posłanka nie miała przy sobie prawa jazdy, a w każdym razie nie okazała go proszącym o dokument funkcjonariuszom. Jej tożsamość potwierdził pracownik biura poselskiego.